Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypowieść o talentach następuje po przypowieści o 10 pannach i z nią współbrzmi. Jezus chce dzisiaj, abyśmy popatrzyli na naszą pracę nad sobą. Pomnażanie talentów jest przecież wyrazem troski o swój rozwój. Mamy stawać się każdego dnia lepszymi w miłowaniu Boga i siebie nawzajem. Rozwój osobowy i duchowy jest procesem nigdy nie kończącym się, trwającym całe życie. Nastąpi jednak taki moment, kiedy przyjdzie nam zdać relację z naszego obracania talentami. Miarą naszego wewnętrznego rozwoju jest miarą chwały, czyli nagrody, jaką w niebie otrzymamy. Im większa przemiana naszego serca, naszej mentalności, tym większa i sama nagroda. Warto się zatem starać. Na pewno jednak nie wolno nam zakładać ręki na rękę i mówić sobie: po co się będę wysilał? Jeśli Bóg chce mojego zbawienia, to na pewno mnie zbawi. Nie będę nic robił. To błąd fatalny w swoich skutkach. Oczywiście to Bóg jest inicjatorem zbawienia i do Niego należy pierwszy krok. On daje nam talenty. To przecież Jego dar. Ale zadanie obracania nimi i pomnażania należy już do nas. 1 talent złota to ogromna, niewyobrażalna wartość. Jeśli w czasach Jezusa jedna rodzina mogła przeżyć cały dzień za około 1 denara, to ta sama rodzina za 1 talent złota mogła przeżyć ponad 1800 lat. Bóg jest hojnym dawcą i obdarowuje każdego według jego zdolności. Pamiętajmy, że komu więcej dano, od tego też więcej się wymagać będzie. Pracujmy zatem nad sobą i pomnażajmy te dobra, które otrzymaliśmy od Boga.